kto wygra Ligę Mistrzów. Rozgrywki tegorocznej edycji wchodzą w kluczową fazę i na ten moment wedle mojej opinii Ligę Mistrzów w tym sezonie wygra drużyna, która zwycięży w dwumeczu ćwierćfinału pary Real Madrid a Manchester City. To właśnie Galacticos i The Citizens są największymi faworytami. No ale ktoś musi odpaść, przez co losowanie par zapewniło nam przedwczesny finał. Piłka nożna to jednak sport nieprzewidywalny i chociażby przez to, że nigdy nie wiadomo do końca, kto podniesie puchar, to dziś przychodzę do was z materiałem, w którym omówimy sobie sytuację moich trzech faworytów i zobaczymy, czy na koniec będzie to trafne. Poznacie też moją opinię dotyczącą klubu, który wygra Ligę Mistrzów i oczywiście strefa komentarzy należy do was. Aktualna edycja jest naprawdę bardzo emocjonująca, także dajcie znać również wasze zdanie, kto wygra Ligę Mistrzów w komentarzach. A my już zaczynamy i zaczynamy od przyjrzenia się aktualnej sytuacji Manchesteru City. Na moment, w którym tworzę ten materiał, zajmują oni trzecią pozycję w tabeli Premier League. Dość często, jak na standardy Manchesteru City, zdarzało im się remisować oraz gubić punkty, ale oczywiście wciąż są w grze o mistrzostwo Anglii. Są również w grze o powtórzenie historycznego osiągnięcia sprzed roku i mówię tutaj o potrójnej koronie. Pep Guardiola stworzył z City klub wręcz niekonkurencyjny. Na Wyspach dominują już od wielu lat i niesamowite jest to, że mają oni na koncie tylko jedno zwycięstwo w Champions League, wywalczone dokładnie przed rokiem. Wtedy, podobnie jak teraz, w drodze do finału Manchester City musiał zmierzyć się z Realem Madryt. Znów mieliśmy przedwczesny finał i wtedy, o ile na Bernabeu padł remis, to na Etihad obywatele pokazali, jak mocni się czują u siebie, no i wygrali tamten mecz aż 4-0. Ja cały czas będę się trzymał stwierdzenia, że teraz kto wygra ten dwumecz pomiędzy Realem a City, to wygra tegoroczną edycję Ligi Mistrzów. No ale właśnie, rok temu to Manchester City był bardziej zdeterminowany, żeby pierwszy raz w historii klubu zdobyć Ligę Mistrzów i tym samym potrójną koronę. Mieli wtedy oni zawodników w swojej największej formie, a tym najjaśniejszym punktem był oczywiście Erling Haaland, który przeżywał swój debiutancki sezon i chyba najbardziej legendarny sezon. To, co wtedy robił Norweg, jakie rekordy bił i jak dużo jakości dawał w ofensywie, no to było niepojęte. Ogólnie cały kolektyw obywateli z Kevinem De Bruyne, Bernardo Silvą czy Rodrim, no to oni mieli w głowie tylko jeden cel, który trzeba było zapewnić i to im się udało. Poprzedni sezon dla City był tak przełomowy, bo w końcu udało im się poczuć to, na co tak długo pracowali. Argumentem, który przemawia więc za tym, że i w tym roku City powtórzy swój sukces, jest fakt, że już nie mają tej wielkiej presji. Skoro osiągnęli już ten największy cel w historii klubu i wygrali Ligę Mistrzów, to teraz będą mogli cieszyć się grą i na spokojnie punktować rywali w drodze do powtórzenia tego osiągnięcia. Ale czy im się to uda? Jednak wygranie Ligi Mistrzów dwa razy z rzędu jest niesamowicie trudnym wyzwaniem. Ta sztuka do tej pory udała się tylko Realowi Madryt. Na temat królewskich jeszcze porozmawiamy, ale wracając do Manchester City, to dla obywateli jest to bez wątpienia kolejny wyczerpujący sezon, w którym walka toczy się na wielu frontach. W Premier League ekipa Guardioli walczy o mistrzostwo Anglii, rywalizując z Liverpoolem oraz Arsenalem i tam liczy się każdy punkt. 20 kwietnia będą się mierzyć w finale Pucharu Anglii przeciwko drużynie Chelsea, no i jest jeszcze ten dwumecz Ligi Mistrzów z Realem Madryt. Według wielu analiz oraz przewidywań to właśnie Manchester City ma największe szanse na zdobycie trofeum Ligi Mistrzów w tym sezonie. A na drugim miejscu największym faworytem ma być Real Madryt. Królewscy muszą się zrewanżować za poprzedni sezon, kiedy to właśnie Manchester City wyrzucił ich z rozgrywek na poziomie półfinału. Ten sezon dla Realu Madryt układa się naprawdę bardzo dobrze. W La Lidze zajmują pozycję lidera z 8-punktową przewagą nad drugą FC Barceloną. Piłkarze Galacticos czują się bardzo pewni i z łatwością przychodzą im kolejne wygrane. Jeśli chodzi bezpośrednio o formę zawodników Realu, no to żadną nowością nie będzie stwierdzenie, że w tym sezonie wyjątkowo można dostrzec geniusz takiego zawodnika jak Jude Bellingham'a, który mimo swojego młodego wieku i debiutanckiego sezonu na Bernabeu to i tak robi rzeczy wręcz nieprawdopodobne. Stał się nieoczywistym liderem Realu Madryt, a jego praca ma wpływ na cały zespół. To właśnie na nim będzie spoczywać bardzo duża odpowiedzialność w tym dwumeczu rozgrywanym z drużyną Manchester City. Pierwszy mecz pomiędzy tymi drużynami rozgrywany będzie 9 kwietnia o godzinie 21 na Santiago Bernabeu. I jeżeli Real Madryt chce w tym roku sięgnąć po zwycięstwo w Lidze Mistrzów, no to w tym pierwszym spotkaniu rozgrywanym u siebie w Madrycie muszą wyrobić sobie przewagę. Drużyna Manchester City u siebie jest niezwykle mocna i nie przegrywa spotkań, dlatego Galacticos, jeżeli chcą uniknąć powtórki z poprzedniego roku, no to ten pierwszy mecz w Madrycie musi być rozegrany bez żadnej kalkulacji czy bronienia wyniku. Można się domyślać, że The Citizens będą chcieli rozstrzygnąć ten cały dwumecz w spotkaniu rewanżowym rozgrywanym w Manchesterze. Jest to też duże szczęście dla ekipy City, że podobnie jak rok temu będą rozgrywali rewanż u siebie. No a w tym przypadku robi to wręcz kolosalną różnicę. Jednak kiedy jak nie teraz, to Real Madryt ma okazję się zrewanżować. Rywalizacja pomiędzy Manchesterem City i Realem Madryt jest niesamowita. Od kilku sezonów te drużyny na przemian wyrzucają się nawzajem z rozgrywek Ligi Mistrzów, a na pewno już każdy zdążył zauważyć, że to właśnie te dwie drużyny zaczynają coraz bardziej dominować futbol, no i od
odjeżdżają konkurencji. Oczywiście są też drużyny z dużym potencjałem na wygrywanie tych największych trofeów i mam tutaj na myśli na przykład Arsenal, Liverpool czy Bayern, no ale mimo to wciąż uważam, że Manchester City albo Real Madrid nie miałby żadnych problemów, żeby wygrać z wcześniej przytoczonymi drużynami. Właśnie dlatego tak bardzo ciekawie się zapowiada tegoroczna edycja, ponieważ w grze wciąż są jeszcze takie drużyny jak Atletico, Borussia, PSG, Barca, Arsenal, Bayern czy właśnie City i Real. Jeżeli ja miałbym obstawiać, no to dla mnie w tegorocznej edycji finale Ligi Mistrzów będziemy mieli do czynienia z El Clasico. Real Madrid zmierzy się z FC Barceloną o to najważniejsze trofeum w piłce nożnej. A dlaczego tak sądzę? Wydaje mi się, że Real odrobił lekcję z poprzedniego sezonu, co przełoży się na wygraną z City w tym dwumeczu. Natomiast Barcelona ma wręcz autostradę do finału. Oczywiście żaden z tych klubów na drodze Barcelony, czyli ani Atleti, ani Borussia, ani PSG, nie jest aktualnie w swoim najlepszym miejscu w historii. Zarówno jak i sama Barcelona również nie jest w najlepszym miejscu w swojej historii, ale uważam, że to właśnie kataloński klub z Lewandowskim na czele może sprawić niespodziankę i zawędrować aż do finału. Do finału, w którym przegra z Realem Madryt. Oczywiście to wszystko to jest jedna wielka spekulacja oraz moje zdanie, jak to wszystko się potoczy. Piłka nożna to sport, w którym nic nie jest oczywiste. Nie zmieni tego forma poszczególnych piłkarzy, przygotowania do meczu czy różne taktyki. Czasem o awansie świadczy jakaś przypadkowa sytuacja, trochę szczęścia, no i zresztą sami dobrze o tym wiecie. O ile nie możemy jasno stwierdzić, kto wygra Ligę Mistrzów, to tak jak już wcześniej mówiłem, to wydaje mi się, że zwycięzca dwumeczu pomiędzy Realem Madryt a Manchesterem City przynajmniej zagra w finale. Bardzo mnie ciekawi, z jakim nastawieniem na ten ćwierćfinał wyjdą zawodnicy królewskich, którzy raczej nie są przyzwyczajeni do tego, żeby przegrywać 4-0 w półfinale Ligi Mistrzów. W końcu Real Madryt od lat odnosi wielkie sukcesy w Lidze Mistrzów. Klub ten jest rekordzistą pod względem liczby zwycięstw w tych rozgrywkach, zdobywając łącznie aż 14 tytułów. Dlatego ten wynik z poprzedniego sezonu na pewno mają w głowie i chcą się zrewanżować. Prawda jest też taka, że do tego dwumeczu Galacticos podchodzą z pozycji underdoga, co nie jest czymś powszechnym. Bukmacherzy dają większą szansę Manchesterowi City i nie można się temu dziwić, ponieważ obywatele są bez wątpienia w swoim prime. Zbudowali ekipę zwycięzców, co tylko podgrzewa atmosferę. Zobaczymy, czy Real Madryt jest w ogóle w stanie pokonać City jeszcze przed przyjściem Kyliana Mbappe. Na temat tego przedwczesnego finału powiedzieliśmy już bardzo dużo. Ja z chęcią poznam wasze zdanie na ten temat, to awansuje dalej i finalnie kto wygra Ligę Mistrzów, dlatego swoją perspektywą podzielcie się w komentarzach i zobaczymy, czy wywiąże się z tego jakaś ciekawa dyskusja. Natomiast teraz czas się przyjrzeć już jeszcze jednej drużynie, która może okazać się czarnym koniem i zaskoczyć wszystkich, finalnie wygrywając Ligę Mistrzów. Dlatego, jeżeli nie Real Madryt, jeżeli nie Manchester City, ani wcześniej też omówiona FC Barcelona, to kto poza tymi drużynami ma jeszcze szansę na triumf? W mojej opinii jest to Bayern Monachium. Bayern, który w tym sezonie nie spisuje się najlepiej. Na ten moment już na pewno nie wygrają Bundesligi, dlatego ich całe skupienie kieruje się na Lidze Mistrzów. Pamiętajmy, że Bayern w Bundeslidze, a Bayern w Lidze Mistrzów to czasami zupełnie inne drużyny. Ten sezon jest naprawdę słaby jak na miarę takiego klubu, jakim jest Bayern Monachium. Ale wciąż są oni kluczową drużyną, która ma naprawdę duże szanse, żeby finalnie zwyciężyć. Żeby zmierzyć się z Realem albo City, najpierw muszą pokonać Arsenal. Arsenal, który w ostatnich latach zaliczył ogromny progres i możliwe, że w tym roku wygrają Premier League. Natomiast wciąż uważam, że to Bayern będzie finalnym zwycięzcą tego dwumeczu. Naprawdę tegoroczna edycja jest bardzo ciekawa. Wszystkie pary są na wyrównanym poziomie, ale to Bayern dla mnie może stać się też nieoczywistym zwycięzcą. Tego na pewno chciałby nowy napastnik Bayernu, czyli Harry Kane. Kane, który swój debiutancki sezon w barwach klubu z Monachium pod względem indywidualnych występów może zaliczyć do udanych. Anglik wciąż ma szansę pobić legendarny rekord Roberta Lewandowskiego, no i tak w nawiasie mówiąc to mam nadzieję, że mu się to nie uda, ale bez wątpienia jest on liderem, który wielokrotnie grał te najważniejsze spotkania i może znacznie się przyczynić do tego, że Bayern zagra w finale. Co prawda nie jest już to ten sam Bayern co jeszcze kilka lat temu, ale wciąż jest to topowa drużyna, która jest bardzo trudnym rywalem. W poprzedniej edycji Ligi Mistrzów Bawarczycy odpadli również po dwumeczu City, dlatego też z chęcią pokusiliby się o rewanż. Tak jak już wspominałem, to na ten moment możemy się tylko opierać na spekulacjach oraz analizie. Nadchodzące tygodnia będą bardzo ciekawe w świecie futbolu, bo sezon wchodzi w ostatni etap. I nie tylko w Lidze Mistrzów, ale także w topowych ligach sytuacja będzie stawała się jasna i będziemy wiedzieli, kto zostanie mistrzem swojego kraju i jak będzie kształtowała się futbolowa przyszłość. Dlatego tak to wygląda na moment przed spotkaniami ćwierćfinałowymi. Podsumowując, to dla mnie w tym roku Ligę Mistrzów wygra Real Madryt, a jeżeli nie Real Madryt, no to właśnie Manchester City. Ta para ćwierćfinałowa pomiędzy tymi dwoma drużynami zapewniła nam przedwczesny finał i emocje sięgają zenitu. Na wasze zdanie czekam w komentarzach i dziękuję za oglądanie do końca. Przepraszam was też za mój głos, bo jak słyszycie, nie jestem w 100% zdrowy, ale no to nie usprawiedliwia mnie do tego, żeby nie informować was o tym, co dzieje się na bieżąco w piłce nożnej. Zwłaszcza przed tym, kiedy czekają nas tak ciekawe spotkania w Lidze Mistrzów. Pamiętajcie na koniec, żeby zostawić subskrypcję na kanale Czysta Piłka i
lajka dla zasięgu. Ja za to z góry dziękuję i słyszymy się już niedługo w kolejnym odcinku. Trzymajcie się i na razie.